Używając kalkulatora znaleźć wartość logarytmu naturalnego z 3. Wynik podać z dokładnością do części setnych, czyli to mamy obliczyć. No to przypominam, że logarytm naturalny z liczby 3 w tym wypadku to jest logarytm o podstawie e z liczby 3, gdzie e to jest taka bardzo ważna w matematyce stała, której rozwinięcie dziesiętne zaczyna się od cyfr 2,7, 1 i tak dalej. Jest niewymierna, więc to rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. No i teraz chcemy obliczyć logarytm przy takiej podstawie z liczby 3, zwany logarytmem naturalnym. No więc ponieważ e to jest trochę mniej niż 3, a logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść e, żeby dostać 3, no to zgaduję, że ta liczba, która będzie wynikiem, będzie trochę większa niż 1. Czyli będzie 1, coś tam. No ale zobaczmy dokładnie, ile to będzie na kalkulatorze. Czyli chcę obliczyć logarytm naturalny z liczby 3. No to wychodzi mi 1,09861 i tak dalej. No ale wynik mam podać z dokładnością do części setnych. Czyli za tą dziewiątką muszę uciąć. Ale ponieważ za dziewiątką następna cyfra to jest 8, to muszę to zaokrąglić do góry, te części setne. Czyli z 9 części setnych zrobi się 10 części setnych, czyli tak naprawdę 1/10. No ale jeżeli mam podać z dokładnością do części setnych, no to muszę napisać, że tych części setnych będzie 1,1 i 0. 1,10 części setnych. Z dokładnością do części setnych logarytm naturalny z trójki jest równy właśnie tyle.